Czwarta moja przejażdżka moturem w tym roku pańskim, 21. Jedziemy sobie trochę borem, lasem sobie pojedziemy. A dzisiaj jest dość ciepło, bo 18 stopni. Teoretycznie, praktycznie chyba z 15. Jeszcze zależy od miejscówki. O, panu całkiem klapa odpadła. Tutaj jest dość taki fajny zagajniczek z kapliczką. Kurde, tak jadę przez te skrzyżowania, a tu wcale kruszeństwa nie mam. Tu jest taka ładna kapliczka, ładny strumyczek. Lepiej w tych strumykach, w takich zagajnikach, nawet w tych strumykach w polach. To woda była tak czysta, że żyły tam raki. Teraz raki to tylko w szpitale. Dzisiaj niestety się przekonałem, że znowu wieje wiatr. Jest to bardzo wkurzające. W końcu przyszła w połowie maja. Tak, z półtora miesiąca opóźniona wiosna do Polski. Jadę powoli, żeby się degustować z otwartą szybą w kasku i zapachami oprysków na łąkach. Dzisiaj niedziela, 19 stopni. Tu jest mega fajny przejazd przez las. Jedna z lepszych takich dróżek leśnych. Nadleść Słodynica. Chyba. Znowu wieje. No na pewno, że pogoda nie był to jakiś duży wiatr. Powiedzmy dolna granica odczuwalnego wiatru. Ale. Nawet w lesie go trochę czuć. Będę teraz wyłączał nagrywania. To jest kurwa wesele jakieś, czy chuj. Chyba jeszcze tir. Ale tu jest tylko paręnaście metrów do przejechania. I zaraz będzie zjazd taką super ekstra malowniczo. Jak widzieliście, jechałem 90 coś, ale jeszcze był zapas, żeby się rozpędzić bardziej. Na manetce, zresztą jak mu tam przekręciłem, to on tam z 80 coś do 90 nawet poszedł dość szybko. Myślę, że rometowe 100 km na godzinę by było. To jest bardzo fajny kościółek zabytkowy, chyba nie wiem do końca, co on działa. Nigdy tu nie widziałem samochodów zaparkowanych. No nie, działa, bo jakieś wesele, chyba że to takie okazyjnie. Wesele czy co? Passat. Ktoś sobie tutaj urządził złomowisko. Serwis, bla 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 bla. Wszystko co mogło było wydrzeć wydarte. Dziwne. A dzisiaj będziemy popołudnie. Jazda na orientację. Mianowicie jestem już na północ od Dębicy. Moim celem jest dojechać do Mielca, ale bez użycia nawigacji. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Już tu parę razy jeździłem oczywiście w okolicach tych leśnych. To się chyba Kuszyma
Fukushima jakoś nazywa. Lasy są ogólnie zajebiste, tylko to jest problem. Chyba jak mi wyskoczy sarna, to przejebane. To i tak jest lepiej, bo są te szerokie, mega szerokie pobocza. Także za czasu będę widział. Piękne dupy strony do miejsca wjadę, ale widoki są no fantastico. Właśnie tym charakteryzuje się wszystko na północ od Dębicy. To jest niziny, znaczy no płaskie jest. I mój motor, który ma łańcuch z górnolitu, dość lubi takie płaskie tereny, bo na każdej górce to on się wyciąga. Jeszcze kawałek dłuższy będzie takich ładnych krajobrazów. Jeszcze pięknie zacisnąć. Zjechałem z drogi Mieleckiej głównej na Mielec, bo ona wjeżdżała tam w sam środek Mielca. Ja planuję zjechać od północnego wschodu na południowy zachód, żeby jechać do domu. Ale żeby dostać się na północny wschód, czyli tam mniej więcej gdzie jest strefa, gdzie jest lotnisko, musiałem odbić inną drogę na wsi. No i sobie już tą drogą podążam powoli. Drogi na wsi mają to do tego, że tutaj nic nie wyskakuje z lasu. Minus taki, że ci może wyskoczyć jakiś grillowany koneser kiełbasy w lekkim rauszu. W ogóle ta strefa cała, ona niby ładna jest, ale zarobki raczej tu nie są duże, tylko wybrani po znajomości mają jakieś stanowiska albo mają jakieś zarobki. Kiedyś ten PZL, o jaki piękny budynek, i to bez ironii, naprawdę ładny, też chyba PZL. Kiedyś ten PZL to była mega Park, ale szlabany tam się dosygnalujemy. Kiedyś ten PZL za PRL-u to była mega fabryka i naprawdę dźwigała to miasto. Tutaj zaczyna się stara część Mielca. O, dobra, jak na luzie. Tutaj zaczyna się stara część Mielca. Budynki PZL. Znaczy no, bloki pod PZL robiono wszystko. Z tego co ja wiem przynajmniej. Dobra, zmieniam pas od dole. No, zjeżdżaj, zjeżdżaj. To jest rynek Mielcy, taki ładny, odnowiony. Manualna skrzynia biegów to nie jest na miasto, miasto to raczej tylko takie skutery. Mieszania dużo, a w tym moim te biegi aż tak super płynnie nie chodzą. Czasami się skrzynia zwykle zawiesi, trzeba pokrywać sprzęgłem, żeby jakiś bieg przeskoczył. Bardzo ładne te biegi są, mi się podobają.